Witam ponownie z 5. międzynarodowego turnieju we Fermo. Rano robiłem filmik, gdzie mecz odbywał się pod chmurką na dworze. Tu gramy w hali i tak będzie przez cały turniej. Raz na dworze, raz w hali. To są Włochy, to jest gorąca Italia, można grać na dworze. Proszę Państwa, w tej chwili gramy numer 1. Będą rzuty wolne. Faulowany Sebastian. W tej chwili do zakończenia trzeciej kwarty pozostały 2 minuty. Nenufar prowadzi 50-13. Jest to ich pierwszy mecz. Natomiast drugi zespół, który tu przyjął, Nenufar 1, ten słabszy skład, przegrał wysoko 120-10. No to są pierwsze mecze, wszystko się rozwinie z biegiem czasu. Sebastian, zobaczymy czy trafi. No, skup się Seba. Chłopcy ubrani w koszul, w stroje mistrzostw polskich szkół podstawowych, Olimpijska Energa. Reklamują tutaj Energę. Może w przyszłości ta potężna polska firma w jakiś sposób im się odwdzięczy. I brawo. Punkty Seby. Kontra. Peter. Szmigły trafił. Minuta 14. 54-13. I w akcji Nenufar. Długie podanie, podobna akcja do Petera, ale Peter teraz nie dał rady. Ładnie przeszedł wszystkich. Dziurawa obrona Ełku. 54-15, 40 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Nie, nie, z takich akcji nic nie będzie. Szmigły tam walczy, ale strata, to było do przewidzenia. Ostatnie 12 sekund. Teraz 3 na 1. Poda. Topi nie trafił. Zebrał Seba. Postukał się.